Po rozesłanych do sanepidu, ratusza i mediów anonimach w sprawie naruszeń reżimu sanitarnego w szkole podstawowej nr 2 w Suwałkach do placówki ruszyły kontrole. Jako pierwsi pojawili się inspektorzy sanitarni, urzędnicy ratusza, a jako ostatni przedstawiciele podlaskiego kuratora oświaty. Tematyka kontroli dotyczyła zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania oraz przestrzegania przez pracowników, uczniów i rodziców ustalonych procedur obowiązujących w szkole w czasie epidemii i realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora w tym zakresie, poinformowała nas Małgorzata Palanis z podlaskiego kuratorium. Podczas lutowej kontroli przedstawiciele kuratora oświaty zbadali procedury dotyczące bezpiecznego funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Przeprowadzono też anonimową ankietę wśród uczestników zebrania Rady Pedagogicznej, podczas której miało dojść, zdaniem anonimowego informatora, do zakażenia wielu osób SARS-CoV-2, a nawet śmierci będącej efektem ciężkiego przebiegu choroby u jednego z nauczycieli. Wyniki tej kontroli są jednoznaczne. Wszystkie obowiązujące w szkole procedury, harmonogramy, regulaminy uwzględniają wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównej Inspekcji Sanitarnej. Jak pamiętamy, zarówno ratusz jako organ prowadzący placówkę, ale też i inspektorzy sanitarni wizytujący szkołę również nie znaleźli w placówce dowodów na zaistnienie opisywanych w anonimie dramatycznych zdarzeń i sytuacji narażających życie lub zdrowie nauczycieli bądź uczniów. Ustalenia instytucji kontrolujących placówkę jednoznacznie oczyściły dyrekcję z zarzutów stawianych w donosach.